Przyjdziesz jutro do mnie? A mogę przyjść! A co? Ty, zobacz! Co jest? Co to? Jakiś bezdomny tu siedzi. Co jest? Halo, proszę pana, proszę pana! Co? Nie dotykaj go! Zbieram na chleb! Pewnie głodny jest. Czekaj, mama mi dała 2 zyla na chrupki. Nie dawaj mu pieniędzy. No jak? Chodź, pójdziemy, kupimy mu coś do jedzenia. I przyniesiemy mu. Może chodź. Masz rację. Idziemy do sklepu. Bezdomność jest bez wątpienia poważną kwestią społeczną. Stanowi przykład patologii społecznej i marginalizacji. Samo zdefiniowanie zjawiska bezdomności jest bardzo trudne, ale można przyjąć, że bezdomnym jest człowiek nie mający miejsca spełniającego warunków mieszkalnych, w których mógłby stale przebywać, ani aktualnej możliwości lub chęci uzyskania takiego miejsca. Bezdomność oznacza zatem zanegowanie jego podstawowych praw ludzkich, jakim jest prawo do posiadania trwałego i pewnego miejsca egzystencji. Pozbawienie domu jest bowiem pozbawieniem człowieka bezpieczeństwa i możliwości zaspokojenia niezbędnych potrzeb, w tym potrzeby własnego rozwoju. Brak jest dokładniejszych informacji o skali zjawiska bezdomności w Polsce. Liczbę osób bezdomnych określa się od 30 do nawet 300 tysięcy. Powody bezdomności według materiałów rządowych to rozpad rodziny, eksmisja, brak stałych dochodów, przemoc w rodzinie, brak tolerancji społecznej, uzależnienia, opuszczenie domu dziecka czy powrót ze szpitala. Jak Ty możesz pomóc? Dawanie pieniędzy bezdomnym realnie nie pomoże. Choć bezdomność na początku jest dla człowieka upokarzająca i bolesna, z czasem zmienia się w zobojętnienie i niechęć do zmiany aktualnego stanu rzeczy. Ale ostatecznie przekształca się w swoistą sferę komfortu psychicznego, utrudniającą powrót do normalnego życia. Zamiast mechanicznie sięgać po portfel, warto zapytać, w jaki sposób mogą panu, pani pomóc. Czasem niewiele potrzeba, może ta osoba jest głodna, wtedy można kupić jej coś do jedzenia. Są osoby, które często potrzebują szybkiej pomocy, szczególnie w mroźny dzień. Nie musimy sami interweniować. Wystarczy, że zadzwonimy pod Straż Miejską czy numer interwencyjny. Przekazuj dary rzeczowe, odzież, pościel, koce, kołdry, ręczniki czy bieliznę. Bardziej brakuje jej bezdomnym. Zostań wolontariuszem. Możesz się przydać w takich placówkach jak domy samotnych matek czy schroniska. Wspomagaj banki żywności, kiedy prowadzą świąteczne akcje zbierania trwałej żywności. Pamiętaj, że bezdomność jest nie tylko brakiem własnego konta, ale w jeszcze większej mierze pozbawieniem oparcia w drugim człowieku, beznadziejnością i bezradnością.